Autyzm, codzienność, popatrz na autyzm odwrotnie, od Z jak zrozum do A jak akceptuj. To tytuł kampanii społecznej, której inauguracja odbyła się 18 września w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. 18 września oficjalnie zainaugurowano dwuletnią kampanię edukacyjną organizowaną przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Jej celem jest uświadomienie szerokiej grupie odbiorców, czym jest autyzm. Jest to zaburzenie genetyczne. My w tej chwili nie wiemy, ile genów uczestniczy w autyzmie, natomiast jeszcze na to wszystko nakładają się różne czynniki ryzyka. A te czynniki ryzyka to choroby dziecka, choroby matki, ale też zanieczyszczenie środowiska, żywność. W inauguracyjnej konferencji udział wzięli przedstawiciele medycyny, edukacji, oświaty, organizacji pomocowych, rodzice, opiekunowie, wychowawcy, artyści, samorządowcy oraz dziennikarze. Chcemy tą kampanią pokazywać tylko dobre emocje. Chcemy pokazać najpierw człowieka, a potem jego autyzm. Chcemy wyłowić w nich to, co najlepsze. Chcemy ułatwić im, a przynajmniej nie utrudniać funkcjonowania w normalnej rzeczywistości, bo przecież każdy z nas po trochu jest troszkę inny, każdy z nas jest indywidualistą i każdy z nas ma w sobie to coś, co ich odróżnia od innych ludzi. Dzieci z autyzmem też. Swoimi działaniami chcemy je kierować do wszystkich grup zawodowych, które w jakiś sposób na swojej drodze zawodowej spotkały się bądź mogą się spotkać z osobami autystycznymi. Myślę, że świadomości na temat innych osób nigdy za wiele, dlatego uważam inicjatywę za wyjątkowo cenną. Główne elementy kampanii to konferencje edukacyjne, informacyjne, które są organizowane dla nauczycieli tu w Katowicach i w ościennych miastach, warsztaty dla dzieci, współpraca i szkolenie z różnymi instytucjami, jak na przykład koleje państwowe, galerie, żeby pokazać również pracownikom, lekarzom, pielęgniarkom, w jaki sposób postępować z osobami ze spektrum autyzmu, ale także materiały edukacyjne, publikacja, które ukażą się i plakaty i ulotki, które ukażą się tutaj poprzez właśnie nasz ośrodek METIS. W ramach kampanii realizowane są także filmy edukacyjne, spoty czy spektakl teatralny. Twarzą przedsięwzięcia jest Kelly Hunter, brytyjska aktorka, dyrektor artystyczna teatru Flood, w którym zrealizowała Hamleta i Burzę, dedykowaną dzieciom z autyzmem. Kelly jest osobą, która ma misję. Ona ma misję zarażania ludzi rytmem serca. I nie było żadnego problemu, kiedy zaproponowaliśmy jej, żeby przyjechała do nas, żeby poprowadziła warsztaty z nauczycielami tą swoją metodą. Nie miała z tym żadnego problemu. Ona wręcz mówi, że jest zaszczycona, że może brać udział w naszych przedsięwzięciach właśnie dotyczących autyzmu i pracy z dziećmi z autyzmem. W Polsce ta inicjatywa ma na celu dotrzeć do rodzin, którym wydaje się, że nikt nie wyciąga do nich ręki, że nie mają czego zaoferować swoim dzieciom i powinni pozostać za zamkniętymi drzwiami. Tak naprawdę przyjechałam, żeby podjąć próbę otwarcia tych drzwi i dać szansę tym cudownym dzieciom i młodym ludziom sprawdzić, co niezwykłego się dzieje, gdy się je otworzy. To, co robi METIS, jest absolutnie konieczne i niezwykle ważne. To działanie warte zachodu, które będę wspierać od początku aż do jego zakończenia, a także i później. To znakomity projekt, który powinien być powielany na całym świecie. Oprócz Kelly Hunter konferencję swoją obecnością uświetnili dr Maria Piszczek, dr Anna Prokopiuk oraz dziennikarz Antek Bogdanowicz, który sam jest dotknięty zespołem Aspergera. Nie za wielką mamy świadomość tego, co to jest i ja muszę tłumaczyć na przykład mniej więcej naokoło, czyli to, że na przykład to jest dysleksja komunikacyjna, czyli to, że ja nie czytam do końca, jak idzie przebieg konwersacji czy reakcji, nie czytam twarzy, że ja widzę pewną twarz i ja myślę, że jest zainteresowana, a niekoniecznie musi być zainteresowana, może być akurat znudzona, więc muszę to naokoło zawsze tłumaczyć i ludzie akurat dlatego, że jest trochę pracy we mnie, dużo pracy poszło w to, żebym akurat zachowywał się normalnie. Mimo zespołu Aspergera, Antek Bogdanowicz doskonale radzi sobie w codziennym i zawodowym życiu. Jak on sobie radzi w roli dziennikarza w takim razie?
Powiem coś takiego, w roli dziennikarza akurat to jest coś takiego, że teraz doskokowo pracuję jako dziennikarz, więc to jest inna sprawa, że i tak jest dosyć łatwo, jeśli chodzi o zbieranie tematów, bo dosyć szybko jestem w stanie przetrawić informacje. A tak na co dzień jeszcze prowadzę teraz agencję marketingowo-kreatywną i to akurat ten zespół Aspergera jest super, dlatego że potrafię dosyć szybko dostanę brief i dosyć szybko już go mam rozkręcony na części pierwszej, jestem w stanie dosyć szybko wrócić z odpowiedziami dla klientów i dosyć szybko rozplanować całą kampanię, więc tak naprawdę ten zespół Aspergera potrafi być boski. Boimy się tego, czego nie znamy, czego nie rozumiemy. Jak poznamy, zrozumiemy, to wtedy zdecydowanie łatwiej nam będzie przyjąć te osoby. Ludzie, z którymi ja pracuję akurat w Lublinie, zdecydowanie bardziej wchodzą w środowisko i jeśli nastąpi indywidualne spotkanie. Ci ludzie muszą się spotkać, muszą pobyć, może fajnie, gdyby mogli wypić razem kawę i okazałoby się, że zupełnie niczym tak bardzo się nie różnią, chociaż różnią się bardzo, chociaż mają trochę inne potrzeby, chociaż mają wiele różnych kłopotów. W ramach kampanii planowanych jest jeszcze kilka konferencji. Jedna z nich odbędzie się 23 października na Zamku Piastowskim w Raciborzu.